No cześć, witam Was już na swoim ostatnim odsłonie. W tej chwili zobaczycie finał tego, co z kolegą Markiem żeśmy zrobili dla Kasi i Tomka. Niestety Kasia i Tomek ubolewają, że nie mogli być na zakończeniu, ale wyjechali sobie w góry w Alpy, tam spędzają miło czas, a nam dali możliwość zaprezentowania ich mieszkania. Także zapraszam Was z nami z powrotem. Zobaczycie, co się zmieniło, jak wyglądało. Zapraszamy przedpokój, pokrótce, otwarty, samolot, jestem główny. Ścianka 3D, chcieli coś innego, więc mają coś innego. Całe mieszkanie jest w takim klimacie skandynawskim, ciepłym. Prosili mnie, żeby połączyć aspekt drewna, także z Markiem udało nam się spełnić ich oczekiwania. Począwszy od parapetów, miały być, proponowaliśmy marmurowe, żeby tak bardziej ekskluzywnie pokazać nastrój tego mieszkania, ale w związku z tym, że jednak chcieli bardziej ciepłe i trochę tańsze rozwiązanie, no to zaproponowaliśmy drewniane parapety, drewnianą ścianę 3D. Specjalnie jest tak zaprojektowana, żeby nierówności pewnych desek i to ciepło wyeksponować. Jest taki patent zrobiony, tu będzie telewizor podwieszany, że możemy ubić sobie bez problemu przewody. Jest gniazdko, także zakrywają sobie, tutaj jest widać dziura, w którą włożą sobie przewody, zamkną. Nic nie widać, także jest to wszystko ukryte. Dalej chcieli tak zrobić, żeby mieć tu swoją jadalnię, ale żeby to jakoś odciąć, mieliśmy problem. Marek tutaj jak projektował im kuchnię, no to była kwestia tego, że ciężko było na tej szerokości małej kuchni wkomponować lodówkę, która byłaby, że tak powiem, pod zabudowę. Marek, może powiesz, jak to wyglądało z twojej strony, jaka była propozycja? No były trzy wizje ogólnie, bo były trzy wizje. Pierwsza była wizja, była lodówka zabudowa, gdzie no niestety jak wyszło, nie dało rady. Druga wizja była lodówka w tym miejscu, ale niestety poszerzyliśmy troszkę wnętrze, żeby to było czytelniejsze, wejście ładniejsze, estetyczniejsze. No i niestety musieliśmy przesunąć lodówkę na drugą stronę. Jak przesunęliśmy lodówkę, to żeby odciąć, zrobiliśmy sobie taką ściankę. Chodziło o to również, żeby nie zamykać tej całej przestrzeni, żeby ona była otwarta. Natomiast zachowany jest ten efekt takiego ciepła i tak dalej. Nie zamykamy tego. Bardzo dobre jest przejście, generalnie o tyle komfortowo, że goście, którzy siedzą sobie tutaj, bez najmniejszego problemu gospodyni może sobie włożyć różnego rodzaju statki, naczynia do zlewu, bądź schować sobie od razu do zmywarki. I że tak powiem, jest taka intymność zachowana. Zresztą też byli zachwyceni tym pomysłem, że odcięcie nie jakąś ścianką taką z płyty, surową i tak dalej. Zaproponowaliśmy takie rozwiązanie. Następną kwestią, którą żeśmy zaproponowali, to w trakcie remontu prosiliśmy, żeby dali nam koncept taki, żeby nie było to wszystko takie szare, białe i tak dalej. Zaproponowaliśmy w jednym pokoju odciąć się troszeczkę od trendu. Zaproponowaliśmy ten odcień taki szmaragdowy tej ściany. Myślę, że efekt dla Państwa też jest zadowalający. Zresztą może zobaczyć, jak to wygląda. Marek, zapal światło. Można powiedzieć obrazu. Oczywiście tu jeszcze czekamy za meblami, które będą też będzie, że tak powiem, narożnik. Ale zaproponowaliśmy narożnik w taką stronę, że będzie elka w ten sposób. Dlaczego takie? Że jednak mimo woli odcinamy ten pokój dzienny od kuchni i od jadalni. Także będzie temat zamknięty, tu będzie ta elka, będzie cała przestrzeń, będzie stolik kuchenny, będzie stolik kawowy, będzie przestrzeń ta telewizyjna i ten salon będzie optymalnie wykorzystany. Zapraszam teraz z Markiem do łazienki. Mam tu prowadzić.
Łazienka była bardzo dużym problemem, wyzwaniem. Najprościej to było wrzucić granat, zamknąć i uciekać. Ale to tak się nie da. Był problem z instalacją wodną, instalacją kanalizacyjną. O elektryce to już w ogóle nie wspomnę, bo to co tutaj było to masakra. Zrobiliśmy najlepsze, co możliwe było. Czyli wszystko do zera i wszystko od nowa. Najprościej, najlepiej. Płytki podłożyliśmy, grzejniki wymieniliśmy. Wszystkie zabudowy rurkowe, które były na wierzchu, pozamykaliśmy, że nie ma ich, nie są one widoczne. W razie było zrobiliśmy sobie furtkę, że możemy w każdej chwili zakręcić grzejnik i go zdjąć. Jakby nie daj Boże coś się stało. Gdzie w instalacjach blokowych to jest masakra pod tym względem, że czasami wiąże się z tym, że trzeba zamknąć cały pion, spuścić wodę i pozwoleniami budowlanymi od spółdzielni. Tu prosimy, zobaczcie, z bliska, jak na twarz pomoc pracy. Dla każdego, który będzie sprawdzał, możemy wyjąć półeczkę, wyciągnąć, mamy cały licznik dostępny. Nie widać tego, jest ładnie. Na pierwszy rzut oka ktokolwiek spojrzy, to nam nie powie, że w ogóle jest tam licznik. Szafeczki w razie czego, żeby położyć zapas papieru toaletowego czy czegokolwiek. Tu był największy problem był z wymiarami, żeby wszystko zmieścić. Było tak. Sebastian się zawsze śmiał cały czas. Walka o głupi centymetr. Próbowaliśmy wyciągnąć z łazienki, co było tylko możliwe. Jak wspomniał, walczyliśmy praktycznie o każdy milimetr, nie o centymetr, żeby zabudowa pod gabarit 60, szafka 60 i 80 prysznic. Tak naprawdę udało nam się te parę centymetrów zdobyć, ale zauważyliście, w łazience nie ma pralki. W związku z tym, żeby jak najbardziej wykorzystać tę przestrzeń, tu jest następna wnęka, o której wspominałem, tu jest w tej chwili nasza zabudowa, gdzie ukryliśmy pralkę. Proszę bardzo. Także zrobiliśmy odpływ, wszystko jest zakryte, nic nie widać, wygląda to estetycznie, nie zabiera miejsca i tak samo wyglądu tej łazience. Ona jest taka, jak być powinna, czyli minimalistyczna, nie jest zagracona, a tutaj w sposób bardzo fajny może gospodyni sobie to wszystko ładnie ukryć, wsuwać proszki, ręczniki i tak dalej. Bardzo fajny patent. Zrobiliśmy również pod zabudowę wieszak z lustrem, żeby lustro jest duże, też również pod zamówienie, po to, żeby powiększyć to pomieszczenie, są wieszaczki zrobione, półeczka, żeby schować kapelusz na przykład. Zapraszam teraz do następnego pokoju. Teraz następne pomieszczenie, pomieszczenie sypialnie, czyli jest główne miejsce, gdzie Kasia z Tomkiem będą spędzić dla mnie miło czas, mam nadzieję, tego mi bardzo życzę. Jak wspominałem wcześniej, bardzo istotne jest to, że połączyliśmy spójnie każde pomieszczenie drewnem. Wszystko jest generalnie spójne. Następną spójną rzeczą to są dwie wiszące lampy na sufitach. Jedna i druga jest taka sama, także łączy również to pomieszczenie. Jest szafa podzabudowa, to też była wnęka, także można ją bez problemu żadnego wykorzystać tą przestrzeń, powkładać sobie, teraz będzie ząb, Maciej. Tu schowaliśmy w sposób niechlujny nasze rzeczy, opakowanie od kamery i tak dalej. To się wytnie, tego tam nie będzie, jakoś to będzie. Następna rzecz, która łączy te wszystkie pomieszczenia, to niestandardowe listwy. Listwy nie połączyliśmy w kolor panelów, jednak odcięliśmy to listwami białymi. Kasia z Tomkiem się przychylili do tego, zaufali nam i zastosowaliśmy te białe listwy. Listwo oczywiście można środkową część modułu wyciągnąć, wprowadzić
przewody jakieś. Natomiast tu już nie ma żadnej potrzeby, bo przerabiając z Markiem całą instalację, pomyśleliśmy i zrobiliśmy to tak, żeby jednak nie chować już w listwach różnego rodzaju niepotrzebnych przewodów. To Marek spadł na pomysł, zastosujmy przełączniki i gniazdka ze szkłem. Wygląda to w taki sposób bardzo ciekawy, bardzo innowacyjny, bardzo nowoczesny. Myślę, że mieszkanie również podnosi dzięki temu, to są drobne szczegóły, ale podnosi na wyższy poziom funkcjonalności, estetyki. No, zdecydowanie to lepiej wygląda. Proszę bardzo, jak to wszystko chodzi, wszystko na dotyk. Oczywiście no, trzeba było parę złotych zapłacić za to więcej, a to jest koszt innowacji i pokazania, że można coś zrobić zupełnie innego. Tak samo, proszę bardzo, zastosowane są z tej samej firmy gniazdka ze szkła. Jak Marek wspomniał, jak pokazaliśmy jeszcze kwestię tych rurek nieszczęsnych z tego ostatniego piętra kondygnacji, to tu jest rurka, tam idzie rurka, tu idzie rurka i tam idzie rurka. Wszędzie mamy rurki, wszędzie mamy rurki. Oczywiście również w przedpokoju były rurki, tu był czernobylski zasób rurek. Najlepiej byłoby je odciąć palnikiem, no ale co by powiedzieli sąsiedzi. No niestety, myślę, że i mieszkanie wygląda w sposób estetyczny, ładny, funkcjonalny przede wszystkim, no bardziej luksusowy i tyle. No i taki to jest efekt tej naszej metamorfozy. Na koniec chciałem bardzo podziękować naszemu operatorowi, naszemu youtuberowi. Proszę również, żebyście wchodzili na jego kanał. Auto Marian prowadzi bardzo fajne, ciekawe programy dotyczące samochodów w tej chwili lat 90. Polecam bardzo fajny odcinek, który mnie ujął o Subaru Legacy. Poniżej tego będzie link zamieszczony również do jego kanału. Dziękuję Ci, Marianie. Do zobaczenia. Obiecałem Wam jeszcze jedną kwestię, kwestia tego, że chcieliśmy się zamknąć w 30 tysiącach złotych na remont tego mieszkania, ale w związku z tym, że napotkaliśmy naprawdę bardzo dużo niedogodności, ten kosztorys wzrósł faktycznie dwukrotnie. Efekt końcowy jest taki, że to co widzicie generalnie od samego początku, czyli tak naprawdę od ruiny, jaka tutaj była, bo tak naprawdę zostały tylko ściany, te ściany jeszcze zostały zburzone. Wszystko zostało wyremontowane w sposób właściwy, począwszy od instalacji elektrycznej, po wodną, po kanalizacyjną, po całe wykończenie tego, po całą kuchnię. Bardzo nam zależało na jakości i projektując tą kuchnię proponowaliśmy z lekka materiały wyższej jakości. Ano po to tylko, żeby nie było po roku czasu jakichś problemów z zawiasami, że szafki nie będą się domykały i tak dalej. To również w pewnym sensie podrożyło tą inwestycję. Jak żeśmy robili program, zaczęli nakręcać, to ceny materiałów wzrosły, uwierzcie mi, o 15%. No samo to, że kosztowało to 55 tysięcy, no w tym też koszty robocizny. No koszty robocizny łącznie z paliwem to wychodzą przez półtora miesiąca, to wychodzi 13 tysięcy. No nie znajdziemy nikogo tańszego na rynku z taką dokładnością, żeby zrobił to taniej. Czasami ludziom się wydaje, że o ten mi zrobi 500 zł taniej, ale uwierzcie mi, niejednokrotnie słyszeliśmy ludzi, dla których świadczyliśmy, montowaliśmy meble, że żałujemy, że was nie wzięliśmy. Oni się w tej chwili męczą z jakością, wykonaniem tych mebli. Również pokażemy w odcinku, jak wyglądają meble w budynku jednorodzinnym po 3 latach użytkowania na takiej jakości podzespołach, które tak naprawdę nie mają tam, jak wejdziemy do tej kuchni, tak naprawdę tam nie dzieje się z tymi meblami nic. Tak były one zamontowane, tam nie ma żadnej ściemy, otworzymy, mamy zgodę właścicieli, otworzymy sobie szafki, jak to wszystko funkcjonuje po 3 latach montażu tej kuchni. Także serdecznie Was zapraszam. To tyle w tych kosztach. Do zobaczenia w następnym odcinku.